Siemanko, co słychać? Tutaj Wasz James ze strony samiecalfa.pl. Niektórzy z Was już wiedzą, że miałem przyjemność lub nie wziąć niedawno udział w programie Uwaga po Uwadze na kanale TTV. I ci, którzy już to oglądali, pewnie się domyślają lub wyciągnęli wnioski, że nie do końca przedstawili mnie uczciwie w tym programie, a bardziej mnie jako trenera uwodzenia. I wiem, że tym odcinkiem nie żyje cała Polska, ale chciałem chociaż tutaj móc wybronić się, gdy nie dało mi się wypowiedzieć w czasie wizji na żywo, powiedzieć, jak to mniej więcej wyglądało z mojej perspektywy i dlaczego już nigdy więcej nie wystąpię dla kanału TVN. Zapraszam do oglądania. Zacznę może od tego, że to już nie pierwszy raz, gdy miałem styczność z kanałem TVN. Jakieś 2 lata temu miałem stworzyć dla nich program o kursach z uwodzenia. Miało być za kulisami, jak to wygląda, jak to się odbywa. I z tego, co im przedstawiałem, ja chciałem, żeby to było w formie dokumentu, a nie zwykłego show, w których robi się jaja z uczestników, jak i samego trenera. Generalnie nie będę tutaj wchodził w jakieś super znaczne szczegóły, ale tak czy inaczej, gdy miało już dojść do kręcenia programu, producentka napisała mi, że jednak rezygnuje i nie będzie tego realizowanego show. Generalnie zlałem ten temat, uznałem, dobra, to i tak było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. O, chcą zrobić naprawdę poważny dokument o tym, jak to wygląda bez robienia jaj, spoko, super. Więc walić to, zlałem to i 2 miesiące później zobaczyłem reklamę właśnie tego, co ja miałem kręcić z innym trenerem. No i tak jak się spodziewałem, na TVN Style powstał program, w którym no nie do końca było to poważne w stosunku co do uczestników czy samego trenera. Robili jakieś dziwne ćwiczenia, w których no po prostu jeżeli to się oglądało, to ciężko nie było się śmiać. Ale dobra, mniejsza o to. Jakiś czas temu odezwał się do mnie pracownik z TVN-u z taką wiadomością. Zdzwoniliśmy się i cały zamysł programu miał być taki, że ja jako trener uwodzenia miałem pokazać swoją perspektywę, dlaczego kobiety dają się manipulować obcym im mężczyzną i dlaczego te kobiety płacą gościom z internetów naprawdę bagatelne pieniądze, nawet 300 000 złotych. Po kilku rozmowach dalej i moich pytań, generalnie program miał się przedstawić w następujący sposób. Nie miał to być super poważny dokument, a bardziej luźne rozmowy pomiędzy uczestnikami oraz redaktorem. Panowie szanują kobiety? Lubią kobiety? Jako ekspert od relacji damsko-męskich, bo tak chciałem, żeby mnie przedstawiono. Są z nami też panowie, którzy są specjalistami od uwodzenia kobiet. Miałem również opowiedzieć krótko o psychice kobiet oraz tego, co działa na kobiety i w jaki sposób można je poznać oraz zainteresować. O mężczyznach. Tak? Ja bym to potraktował w ten sposób, proszę Państwa. Ojej, tego nie ma. 4 sekund zagadania. Tego nie ma. No i razem ze mną miał wystąpić jeszcze chyba jeden psycholog i jeszcze jakiś ekspert od czegoś. Jest pani teraz posiadaczką 1 000 000 złotych, wygranego w milionerach, więc... Ciekawi, skąd to akurat ci dwaj panowie? Kto uważa, że oni są... Po pierwsze oni sami tak uważają, a po drugie mamy tutaj panie z koła gospodyń wiejskich Michrowianki i jakie babki? Dzierskie babki. Niby mają zaprezentować swoje bogactwo, niemniej jednak... Które padły ofiarą oszustw i tutaj warto głównie skupić się na tych czynnościach. To jest słabe? To jest dramat, więc w żaden sposób ani ja tego nie uczę, ani żaden facet nie powinien tak zagadywać dziewczyny. Okej, już w ogóle jadąc do tego dziwnego domu weselnego, w którym odbywał się program, już w ogóle sam fakt, że wszędzie wiszą baloniki z serduszkami, wielki napis love, wiedziałem, że to chyba naprawdę nie będzie do końca poważny dokument, tylko bardzo luźne nawiązywanie do tematu tego programu. Oczywiście musiałem odwalić coś głupiego i prowokowałem swoim wzrokiem, jak jakiś mały Denis rozrabiaka, żeby tą różę mi dał. I rzeczywiście udał. Trochę nie chciałem w to uwierzyć na początku, że on rzeczywiście się na to odważy, ale to zrobił. Wziąłem tu różę i śmiałem się wewnętrznie w serduszku, że jest tak zabawnie i tak super. Jeden z panów, proszę, czerwony. mazak drugi niebieski. Jeżeli panowie mogliby tu zacząć już wypisywać najważniejsze rzeczy potrzebne, by uwieść skutecznie kobiety. Jakie to są takie najważniejsze reguły? To byłbym bardzo wdzięczny, każdy po swojej połowie, jeśli mogę prosić. Tutaj już był pierwszy moment, w którym nie za bardzo mi się podobało, co mamy zrobić. Dali mi flamastry, miałem wypisać jak w gimnazjum 3 rzeczy, na które działają kobiety. Nie jest aż tak proste i czarno-białe, żeby w 3 słowach opowiedzieć, jak zainteresować sobą dziewczynę. No ale dobra, no to jest na żywo, nie będę nic głupiego robił, po prostu wziąłem ten z niesmakiem flamaster, tak jak widać tutaj po mojej minie zdziwionej i zacznę robić to, o co mnie poprosił. Ciekawi, skąd to akurat ci dwaj panowie? Kto uważa, że oni są specjalistami? Po pierwsze, oni sami tak uważają, a po drugie wychowują, że tak można, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania, rzesze mężczyzn. Uczą ich tego, jak zaliczyć najwięcej panienek i no nie wiem, czy by się przyznali do tego, gdyby tak postawić sprawę. Raczej się uśmiechają, ale na pewno jak skutecznie podrywać kobietę. Ja nie wiem, czy podrywanie kobiety od razu musi oznaczać jej zaliczanie. Nie zawsze, prawda? Nie zawsze, aczkolwiek podejrzewam, że najczęściej. Tu się chyba możemy zgodzić. Tak jest. No i ta bardzo wiarygodna pani psycholog, która ma świetną figurę i ona rzeczywiście jest wiarygodna do tego, by pomagać ludziom w ich problemach. Zadała to samo pytanie jeszcze przed wizją na żywo. Odpowiedziałem jej tak samo kolega obok, ale widzę, że zapytała to jeszcze raz, żeby nas kompromitować. I jeżeli będziecie oglądać ten program dalej, to zobaczycie, że ona chyba była zaproszona tylko po to, żeby w jakiś sposób zdyskredytować znaczenie tego, co robimy i kim jesteśmy, bo nie bardzo się włączała w inne dyskusje oprócz tego, co zobaczycie później. I ile pani wtopiła, że tak powiem? W moim przypadku to była kwota stosunkowo nieduża, bo 1500 euro. No, ale to już coś można kupić za te 1500 euro. No, na pewno. Nie szkoda pani tych pieniędzy? No, z obecnej perspektywy to tak. A ma pani bardziej do siebie pretensje, do własnej naiwności, czy do perfidii tego człowieka? Pamiętam, że wtedy strasznie szkoda mi się zrobiło tej kobiety, która dała się naciągnąć jakiemuś nieznanemu kolesiowi, już abstrahując od tego, że była naiwna, ale summa summarum po prostu chciała dobrze. Ale ekspresja tego redaktora, który zadawał jej te wredne pytania, była tak przykra, w kontekście tej dziewczyny, że naprawdę nie ma tutaj zbliżenia na niego, ale to były miny coś na zasadzie. No widać, że nie szanuje, tylko ma ostrą bekę z niej. No, uroda domniemana często tych pięknych amerykańskich żołnierzy wysyłanych na zdjęciach to tylko jeden z argumentów używany w wyszukiwaniu kobiet. O innych już za chwilę. Nasz reporter wziął udział w kursie podrywania i nagrał tam bardzo ciekawy film, czego można się nauczyć i jak tę wiedzę wykorzystać. O tym po krótkiej przerwie proszę z nami zostać. Mamy też są już podrywane, nie? To się stoją, to się malują. Mamy się powie, że to wiesz, dla koleżanek, nie? Że stworzy pewnie wychodzi. To jest głupota, nie? No i tak, gdy rozmawiałem wcześniej przez telefon i ustalaliśmy, co ma być w programie i kto ma wystąpić, nie było żadnej mowy o innym, o w ogóle nagraniach z ukrytej kamery innego trenera uwodzenia. W ogóle, co to w ogóle za przypięcie do tematu wykorzystywań, manipulacji mężczyzn, którzy wyciągają pieniądze od kobiet. W ogóle co ma w ogóle jakiś filmik z szkoleń z uwodzenia do tego tematu. Więc wydaje mi się, że zaprosili nas do tego programu tylko po to, żeby puszczać te filmy tego trenera, który nie bardzo umie ogarniać laski, tylko po to, żeby przypiąć łatkę tego, czym się zajmujemy i że to wygląda w taki sam sposób. Jakich metod używają oszuści? Nasz reporter uwodzenia kobiet uczył się na specjalnym kursie. Spotykamy się w umówionym miejscu w galerii handlowej. Cześć. Naszym przewodnikiem jest znany w internecie 30-letni trener podrywu. Uwodzenie kobiet to moja pasja, mówi sam o sobie. Jakich metod używają oszuści, że wyłudzają pieniądze? Nasz reporter od uwodzenia kobiet był na takim kursie i pokażę wam państwu, jak to właśnie wygląda, a później ci sami trenerzy z tyłu powiedzą wam, dlaczego jesteśmy zjebani. Tak właśnie przedstawił nasz redaktor i tak właśnie chciał przedstawić nas cały ten program. Na początku tylko podchodzisz, dotrzymujesz, otwierasz, mówisz komplement. Bardzo mi się podoba twoja energia ruchów, sposób, w jaki się poruszasz. Jest to bardzo seksowne, bardzo kobiece. Ja na przykład lubię coś takiego zrobić, jak ja to mówię, z ramy księcia, tak? Czyli takiego Jamesa Bonda. Bardzo mi się podoba twoja energia ruchów, dziewczyno. Ale się energicznie ruszasz tymi kończynami. Jak ty to robisz? No, kurwa. Znaczy generalnie tak nie róbcie, nie? Żeby nie było. Tak nie robicie. Jeszcze dziś pokażemy drugą część tego przedziwnego szkolenia. Trudno oprzeć się wrażeniu, że to są strasznie prostackie metody, panowie. Znaczy, jak widziałem ten filmik, to no, nie są to dobre teksty. A pan teraz konkurencję. Myśmy dyskutowali właśnie o panowie tym, konkurencję teraz średnio, próbują... Średnio to było naszym zdaniem. Próbują oczernić. Bo to konkurencja, tak, panowie. No, to zazdrości, tak się mówi. Wiadomo, już konkurencję trzeba je pocisnąć. Pierdolę. Posiadanie standardów to jest metoda na uwiedzenie kobiety? Znaczy mężczyźni w tych czasach generalnie, jak dziewczyna okaże im zainteresowanie jakieś, jakiekolwiek, to rzucają wszystko, zostawiają swoje zajęcie. Każda dziewczyna tak zrobi. To nie jest tak. Nie, ja mówię o mężczyznach. Tak? Ja bym to potraktował w ten sposób, proszę państwa. Ojej. Tego nie ma. 4 sekund zagadania. Tego nie ma. Ale musimy doprowadzić do tego, że to kobieta nami się interesuje, a nie my kobietą. I to jest sukces, i to jest sukces. Stąd pana stylowa, że tak powiem, na to lecą kobiety? Nie, to nie chodzi o to. Ja po prostu mogę podpowiedzieć. No i w tym momencie po prostu przekreślili cały mój entuzjazm co do tego show. Wiedziałem, że to nie będzie poważne, wiedziałem, że to będzie robienie z nas beki. Pan Krzysztof totalnie podkopał mój autorytet, skreślając tablicę. Jak widać po mojej minie na początku chciałem się śmiać, ale byłem tak zażenowany, że ciężko im było to kontynuować. Aż mi trochę przykro siebie samego robi. No i to, co mówi generalnie pan Krzysztof, ma jakiś sens, jeżeli ma się jakąś wartość społeczną albo wysoki status. Tak, rzeczywiście wtedy dziewczyna może zabiegać o takiego faceta, ponieważ tutaj w ogóle inne aspekty psychologiczne działają na psychikę tej dziewczyny. To jest facet, który może jej zapewnić, powiedzmy, jakiś status materialny, albo dzięki niemu nawet wybić się, jej kariera może nawet poszybować do góry. No i generalnie, jeżeli ktoś jest popularny, to po prostu i mówi się o nim dużo i się ogląda go w telewizji, to zupełnie inaczej się taką postrzega osobę niż jakiegoś tam przeciętnego faceta. Więc ma to jakiś sens, ale to zostało tak spłycone, w ogóle skreślając moją tablicę, co swoją drogą pan Krzysztof pokazał zerową klasę i wyczucie smaku. No, ma to jakiś sens, jeżeli rzeczywiście ma się pozycję społeczną. Jeżeli tego się nie ma, to już są rzeczy naprawdę zaawansowane i na pewno się nie zrobi tego na początku interakcji, gdy jest się facetem, który po prostu nie jest popularny albo nie ma pieniędzy. Nie ma to żadnego zupełnie sensu, nawet nie trzeba tego używać i w taki sposób grać z dziewczynami. W opisie poniżej tego filmu będziecie mieć link do całego programu. Generalnie on trwał prawie godzinę i zobaczycie, że od tej sceny ze skreśleniem tablicy byłem tak wkurwiony, że po prostu jedyne co miałem ochotę to by redaktor w końcu podszedł do mnie z mikrofonem i żebym mógł zwrócić uwagę panu Krzysztofowi, który po prostu zrobił ze mnie pośmiewisko, podkopał mój autorytet. Już w ogóle nawet nie słuchałem uczestników, o czym rozmawiają, totalnie się wyłączyłem, przeskakiwałem z nogę na nogę, ziewałem, jeżeli zwrócicie na mnie uwagę. Zakładałem ręce na ręce, miałem już totalnie w piździe ten program. Poza tym cały czas mówimy tak naprawdę o psychopatycznym traktowaniu kobiet, o nie żadnym podrywaniu, tylko wykorzystywaniu, o pracy, że tak powiem, robienie z siebie specjalisty po to, żeby wyciągać pieniądze, czyli żeby zarabiać nie na pracy gdzieś tam, tylko na kobietach, które... No ale flirt, niewinny flirt, to nie zawsze ale jest... Ale przecież nie mówimy w tej audycji o flircie. Tak, to się może skończyć, tak, prawda? W ogóle nie mówimy o flircie, nie mówimy o tym, jak ludzie siebie wzajemnie... O, i odezwała się tutaj pani największy specjalista, która widać, że nienawidzi mężczyzn, jest feministką i na 150 000% nie ma żadnego faceta, zresztą nie dziwię się. Panowie mają torys psychopatyczny? Ja nie wiem, co pan... Przepraszam, nie dokończyłam zdania. Panowie, dajcie powiedzieć do końca. W pewnym momencie tutaj chciałem już coś powiedzieć, bo byłem mega zdenerwowany o tym, co mówi, ale właśnie przez to, że nie miałem mikrofonu podpiętego, to tak jak na przykład ta pani, czy pan Krzysztof, czy pan z policji, no po prostu słychać by mnie było, gdybym miał mikrofon ten przenośny, który pan redaktor nosi. Że go nie miałem, to wyglądam tutaj, jakbym rzucał proseki i zaklęcie w kierunku tej kobiety. Więc nie mogłem się nawet wybronić, nie mogłem totalnie nic powiedzieć. Ta pani po prostu nas pocisnęła i to tyle. No i tak zostałem z takim wizerunkiem wśród widzów. Teraz druga część lekcji podrywania, czyli jak mężczyźni wyobrażają sobie skuteczne zdobywanie kobiet. W ogóle co to za przedstawienie materiału? Jak mężczyźni wyobrażają sobie skuteczne podrywanie kobiet? Jacy mężczyźni? W ogóle kto sobie tak wyobraża? Jeżeli ktoś ma w ogóle jakąkolwiek inteligencję społeczną, chociaż na jakimś takim poziomie, jakąkolwiek bystrość, to wie, że to, co ten trener przedstawia i o czym rozmawia, to jest w ogóle totalne gówno i nie powinno się w żaden sposób tak rozmawiać z dziewczynami, bo to jest po prostu trzoda i upokorzenie. Dziewczyna pokazuje pierścionek, to mówisz, a widzę, że jesteś w Władcy Pierścieni, nie? Widzę, że jesteś w Władcy Pierścieni. O, pierdziela. Witam, pocałuję dziewczynę łapkę, dzięki temu później na przykład też stoję i trzymam za rękę, no nie? To też jest dobre. Takim delikatnie, na przykład palcem dotykam, no nie? Smyram trochę właśnie. Ja zapominałem nawet, że mają chłopaka i myślę, że bardzo podniecają te wszystkie. No nie, generalnie nie widać się z dziewczyną, nie całujecie ją łapkę, nie podajecie jej ręki jak jakaś mała pizdeczka, tylko normalny, pewny siebie uścisk, jesteście facetem, a nie kurwa jakąś lebiodą. Panowie szanują kobiety? Lubią kobiety? Czy panowie szanują? W sensie, tak, panowie, że... Tak. No, panowie tak. Szanujemy, a skąd takie pytanie? Pewnie podobnych chwytów używają. W ogóle co to było za pytanie, czy kobiety czy panowie szanują kobiety, czy nie szanują? Dobrze mu odpowiedziałem wtedy. Już znowu było widać, że co ty kurwa pierdolisz do mnie, stary? Co ty chcesz udowodnić? Nie kurwa, pluję na nie, jakie widzę. Co za pytanie? Dobrze, że mu odpowiedziałem i widać po mojej twarzy, że znowu mnie wkurzył. Nie używamy podobnych chwytów. Tutaj na tablicy chciałem przedstawić, jak to się powinno robić, ale pan Krzysztof skreślił to, podkopał mój autorytet i ciężko teraz będzie. Zamknąłem się w sobie. Ale ciężko, nie powinien się zamykać. Ciężko mi teraz cokolwiek powiedzieć, jeżeli jestem zdyskredytowany od góry do dołu. Ale nie, to co widzieliście na filmie, to jest słabe? To jest dramat, więc w żaden sposób ani ja tego nie uczę, ani żaden facet nie powinien tak zagadywać dziewczyny. Bo to rzeczywiście jest przedmiotowe traktowanie w taki sposób na zasadzie... No właśnie, o przedmiotowe... No oczywiście, jak już powiedziałem, że zgodziłem się, że to jest przedmiotowe traktowanie kobiet, to pan redaktor uciekł, bo już nie mogłem, oczywiście nie mogłem powiedzieć dalej, bo po co mam mówić? Przecież to ja traktuję przedmiotowo kobiety. Nie mogę powiedzieć, że to nieprawda. Chyba wszyscy się zgodzimy co do tego, ale działa. Dlaczego działa? Dlaczego kobiety wysyłają te tysiące dolarów, euro, złotych? No myślę, że są różne przyczyny. W naszym wypadku kobiety, które do nas się zwracają, najczęściej są to kobiety, które były same po różnego rodzaju przejściach, które są jakby w trudnej sytuacji, na przykład po nieudanym związku. No i ta pani mi się podobała. Była skromna, nie mówiła wtedy, kiedy nie miała mówić. Nie to, co pani, ta druga psycholog, która po prostu no, cisnęła nam, oceniając nas. Generalnie jako psycholog, z tego co wiem, to w żaden sposób nie powinien nikogo oceniać. Chyba taka jest praktyka, bo wtedy jakby klient może się zamknąć w sobie. Dlatego chyba kiepski z niej psycholog. Z tego co wiem, to trzeba najpierw poznać, żeby dać jakąś diagnozę, żeby postawić ocenę, a nie... Ta pani nawet nie znała mojego imienia, ja jej to powiedziałem. Powiedziałem to samo co wam, ale chyba jako pani psycholog to powinna kogoś najpierw poznać, i później ocenić tę osobę. Ona zaczęła coś tam mówić, a chociaż znam pani moje imię? No i na tym się skończyła dyskusja. Więc z mojej perspektywy to wyglądało tak, że pan przez telefon, zanim pojechałem do programu, nie powiedział mi o wszystkim, bo gdybym wiedział, że będzie pokazywane w ogóle jakikolwiek filmik z innej szkoły uwodzenia i to jeszcze z takiej, nigdy bym się na to nie zgodził, bo bym wiedział, że chcą mi przypiąć łatkę takiego trenera, który uczy w podobny sposób. Następnym razem, jeżeli oczywiście nie w TVN, ale w jakimkolwiek innym programie wezmę udział, od razu poproszę o swój indywidualny mikrofon, bym mógł cokolwiek powiedzieć, bo jeżeli zobaczycie całość tego żenującego programu, to ten redaktor ani razu praktycznie nie podszedł do mnie, tylko na początku przed tą tablicą i na końcu, gdzie dałem radę się wybronić i zwrócić uwagę Rutkowskiemu. Bo go nie podchodził i do nas z mikrofonem, jakby miał nas totalnie gdzieś. Ta gruba jechała po nas ze swoim wianuszkiem wiejskich kobiet, jechała po nas, pokazywali filmiki żenujące ze szkolenia i nawet ciężko było się do tego odnieść, bo po prostu nie przychodził do nas z mikrofonem. Jeżeli podoba Wam się mój filmik, dajcie łapkę do góry i subskrybujcie mój kanał. Jeżeli chcesz być na bieżąco z każdym nowym materiałem wypuszczonym na moim kanale, kliknij tą ikonkę poniżej, by być ze mną na bieżąco. Trzymajcie się cieplutko, bez wymówek. James, pozdro, piona!